witam Państwa serdecznie. Idziemy do Wavy Mazuria. A gdzie ja jadę? A to Wam nie powiem, to pa! To jest... Wam nie powiem. Cześć! Cześć wszystkim, jestem Lena. I jedziemy właśnie na wakacje. I jestem tutaj z Olą. I prowadzi mama. I jedziemy w takie dosyć bardzo specjalne miejsce. I jest to majątek Giżemarczak na Mazurach Garbatych. W Giżach, przy Olecku. Bo Olecko to taka większa miejscowość, to może kojarzycie? No. I to jest takie miejsce, w które jeździmy od 12 lat. Pierwszy raz tam byłyśmy, jak miałam 3 lata. I teraz będziemy tam... Chwila, 12, 15, 16 raz? 15, 16 raz. I niestety w tym roku jedziemy na trochę krócej, bo tylko tydzień. Ale pamiętam, że jak byłam młodsza, to tam byłam i 3 tygodnie, i 4 tygodnie. Byłam raz 4 tygodnie, nie? Byłam 4 tygodnie. No właśnie, więc niestety na tak krótko, ale będzie fajnie, więc zaczynamy vloga i zapraszam do oglądania. Teraz na obchód pokazuję Olwcho, jak to wygląda. Wstałyśmy już, jest niedziela, pogoda niestety nie dopisuje, ale za to idziemy na królewskie śniadanie, więc to poprawi nam humor i poprawi cały dzień. Idziemy. Generalnie pada, ale idziemy teraz do sauny i chciałyśmy pływać w jeziorze, ale przed chwilą grzmiało i stwierdziłam tak, że może lepiej nie pływać, bo jak pierun trzaśnie w jezioro, to będzie not good. A już dzisiaj pływałyśmy chyba przez godzinę, czy ponad godzinę i generalnie woda była całkiem ciepła. Czy nie, no było spoko, słońca nie było, ale nie było też wiatru, więc fajnie się pływało. A teraz poprosiłyśmy takiego pana, czy może rozpalić saunę. Idziemy do sauny i będziemy się grzać. What you do when your man is? I just took 50,000 in Japan. Digital battle and no van system. Ej! Yes! Jesteśmy profesjonalnymi sauniarkami i wrzuciłyśmy tam drewno pod pałkę i zapalki. Bo wszystko jest wilgotne. Idziemy teraz do kuchni po suche zapałki. Pojechałyśmy do Olecka, bo jest rainy day, jak widać, kolejny rainy
rainy day, ale nie obijamy się, ponieważ jesteśmy na lodach. Z czego tylko ja kupiłam loda, ale dobrze się bawimy. Jesteśmy na plaży w Oleczku. W ogóle nie ma ludzi, ponieważ pogoda jest taka średnia. Ale jest ciepło bardzo. Hello! Tutaj Lena i Ola. Właśnie wyszło słońce. O Jezus, Maria! Prawie cały dzień padało, ale właśnie wyszło słońce, więc zrobimy wam teraz tour po majątku Girze Marczak. Więc tutaj jest pole golfowe i spróbujemy wszystko obejść za 9 minut kolacja, ale zdążymy. Tutaj można grać w golfa. A tutaj jest kolejka tyrolska i ciągnie się od tamtąd, od tego domku. Tutaj. I tam do końca. Właśnie. To jest taki domek i on został wybudowany chyba jakoś 5 lat temu około. I pamiętam, jak z koleżankami nocowałyśmy tutaj na górze, bo to jeszcze nie było tak. To było tak jakby cała przestrzeń otwarta, tylko taki mały domek na środku. I tam sobie po prostu spałyśmy, były łóżka piętrowe i to było wszystko. I wszystko, co tutaj jest na dole. A został przerobiony na taki normalny dom. Później jak tam już spaliśmy, to właśnie były normalnie pokoje, łazienka, więc to już jest po prostu taki normalny domek mieszkalny. Teraz idziemy nad jezioro. Sobie na tratwie, na drugi brzeg. Będziemy jeść i idziemy na kolację. Jesteśmy już po kolacji, słońce świeci, nadal jest ciepło, więc idziemy teraz na pomost i będziemy pływać. Kolejny dzień z piękną pogodą, więc siedzimy sobie na rowerku i płyniemy. Byłyśmy teraz na zupie i po lody i teraz idziemy z powrotem na pomost, bo jest super gorąco. A wieczorem mamy grilla i wczoraj kupiłyśmy pianki na grilla, więc i będziemy jeść. Tak. Jesteśmy teraz na grillu, jest super hiper gorąco, ale jest bardzo fajnie. Ja mega w ogóle lubię grilla, bo lubię całe jedzenie. I chleb z serem. Chleb z serem jest najlepszy, prawda? Prawda? Jest najlepszy? Mm-hmm. No, właśnie. A jakoś o godzinie 19 będzie sauna i cały dzień dzisiaj w sumie pływałyśmy. W sumie cały czas.
i potem idziemy do sauny i będziemy pływać znowu. O 23:00 gdzieś tutaj nad nami będzie przelatywać Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, więc będziemy czekać i patrzeć, wypatrywać. Dzisiaj kompletnie zapomniałam powiedzieć, że idziemy na przystanek Olecko, czyli taką serię koncertów różnych wykonawców, i był nasz idol, nasz największy idol Sławomir. Omaga! I miał przed chwilą koncert i nie powiedziałam o tym wcześniej, ale na szczęście nagrałam część, więc tutaj wam właśnie ją załączam. Od Krzysztofa i od Sławomira. Już prawie noc, czas na powroty, i ptaki śpią, i samochody. Teraz wszystko wiem, bawiłem grubo się i w Ameryce. Właśnie nam się przydarzyła. Rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy wszystkie drinki, jasno do nas. Hej wszystkim. Hejka wszystkim. Dzisiaj jest ostatni dzień i żegnamy się z majątkiem Gizze Marczak. Jest nam przykro, w sumie zostałybyśmy jeszcze chętnie na tydzień. Ale naprawdę było mega, mega super. I jeszcze jako ostatnią rzecz chcę wam pokazać takie jeziorko, które jest tam na górze, bo też jest bardzo ładne. I to był bardzo super tydzień, prawda? Tak, bardzo. Na początku pogoda była taka sobie, ale i tak pływałyśmy. Pływałyśmy dosłownie tak, każdego codziennie. Dnia. Naprawdę. I temperature to nam w ogóle nie przeszkadzała. Chociaż w sumie znaczy nie było takiego dnia, że było tak zimno. No właśnie, było ciepło, woda też była ciepła. Więc my już jedziemy. Jak było? Super! Jak się bawimy? Świetnie! Jakie wracamy? Jak było? Super! Jak się bawimy? Świetnie! Jakie wracamy? Więc to już jest wszystko w tym vlogu. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do następnego razu, pa!